Dzień dobry moi mili państwo, dzisiaj mamy kolejny kalendarz adwentowy. Z tym, że nie szalałabym trochę z nazywaniem go kalendarzem. Raczej powiedziałabym, że to jest zestaw, ale za chwilę wam wszystko wytłumaczę. Natomiast tak, gwoli wstępu, zapraszam was, słuchajcie, na swoje social media. Tak wygląda mój Instagram i tutaj warto być ze mną na bieżąco, bo aktualnie trwają rozdania. Tak wygląda mój sklep, tam też fajnie jakbyście ze mną byli. Koniecznie wpadajcie na TikToka, bo tam się ostatnio dużo dzieje. A ja dzisiaj już nie przedłużam i przechodzimy do otwierania kalendarza za magiczne 60 zł. Powiem wam szczerze, że jak zobaczyłam cenę tego kalendarza, to powiedziałam: o kurde, Anita, you need this. Dlatego, że trzeźwo patrząc, jeden kosmetyk w Sephorze, Anita, w Rossmanie z Maybelline kosztuje około 50-60 zł. Więc cenowo to tutaj mamy jakiś kosmos. Jeżeli kosmetyki będą fajne, a postaram się wam nagrać od ręki test i wstawić w drugiej części tego odcinka, żebyście mogli zobaczyć, jak te kosmetyki się sprawdzają, to będzie bardzo fajny zestaw kosmetyków w bardzo okazjonalnej cenie. Pudełko jest bardzo ładne, bardzo świąteczne. Tutaj mamy taki wianek świąteczny, to się jakoś magicznie nazywa. No i mamy Merry Christmas. I z tego co widzę, to jest coś po niemiecku. Także kalendarz raczej jest z Niemczech. No i zobaczmy. Tak wygląda kalendarz z Niemiec. No to z Niemiec. Tak wygląda kalendarz w środku. No i co? Mamy tutaj wszystko... Aha, po angielsku. Okej, dziwna sprawa, bo na opakowaniu mamy po niemiecku, a na opakowaniach w środku, na tych pudełeczkach mamy po angielsku. Trochę dziwna sprawa, w sensie fajnie byłoby to było w jednej konwencji językowej, no ale dobra, okej. Pudełeczka w środku mają taki print miasta, coś takiego, w takiej miedzi. Też bardzo fajnie, świątecznie, kojarzy mi się to trochę z Nowym Jorkiem, nie wiem czemu. W sumie tak, Maybelline New York, nieważne. Dobrze mi się kojarzy. No i tak jak mówię, mamy tutaj tylko 5 okienek, także mam nadzieję, że było warto. Przechodzimy do pierwszego pudełeczka. I co mamy w pierwszym pudełku? Chodź tutaj. O nie! Taka rada, jak będziecie sobie, chociaż jak oglądacie ten kalendarz, to już wiecie, co jest w środku, bo tutaj macie jedynkę Advent, jest napisane Let the magic begin, i z tyłu jest But the first lipstick, czyli tutaj mamy pomadkę. I jeżeli chodzi o pierwsze opakowanko, to mamy pomadkę w kolorze, uwaga, uwaga, pewnie czerwonym. Nie! Tutaj mamy kolorek taki bardziej neutralny, 10, i jest to kolor taki brudnego różu, ale jaki piękny. Uwielbiam takie kolory. Także fajnie. Mamy tutaj, to jest, słuchajcie, pomadka matowa. Powder Matte Ultra Matte. Okej. Mamy pomadkę matową. O, w ogóle opakowanie bardzo jest spójne z tym środkiem, bo też jest matowe. Okej, czyli w jedynce była pomadka. Fajnie. Potem sobie podliczymy, jaka jest wartość tego kalendarza, bo myślę, że tutaj się bardzo opłaca. Nie patrzę, co jest z tyłu. Tak wam pokażę. I zaglądamy do środka. I w dwójce, uwaga, uwaga, mamy paletę! O, dobra, The City Mini Palette. Mamy tutaj taką paletkę w dosyć chłodnych odcieniach. Rozumiem taki świąteczny klimat, bo mamy zieleń, ogólnie butelkowa zieleń. Jest dosyć często wykorzystywana właśnie w makijażach takich jesiennych i świątecznych. Z tego co widziałam, bardzo fajnie wygląda ze zestawieniem takich czerwonych ust. Także tutaj mamy taką małą paletkę. W trójce, uwaga, uwaga, nie patrzę, co mam tutaj z tyłu, żeby mieć niespodziankę. Mamy lakier. Okej. Lakier do paznokci jest takim średnim prezentem, ale wiem, że te lakiery z Maybelline też do najtańszych nie należą. Jest on w takim kolorze czerwonym, jest on metaliczny, ogólnie wpisuje się w świąteczny vibe, ale no tak jak mówię, lakiery w dobie, kiedy raczej wszyscy malujemy lakierami hybrydowymi, to jest takie średnie. Czwórka tak wygląda. I czwórka Under the Mistletoe. 7 more days to Xmas. Okej, czyli tutaj mamy takie odliczanie bardziej raz w tygodniu w sumie. W sumie to można byłoby rozłożyć tak, żeby sobie otwierać jedno okienko raz w tygodniu. I okej, tutaj mamy pomadkę. Tak, 310 Color Drama. Wydaje mi się, że jest to produkt, który jest niedostępny w Polsce, ale mogę się mylić. Także mamy taką wiśniową pomadkę. Trochę szkoda, bo to jest drugi produkt do ust. A mogłoby być bardziej zróżnicowanie, bo jednak jest to zestaw 5 produktów. No i tutaj mamy Merry Xmas Babylin. Babylin, fajne to. I tutaj raczej będzie tuż do rzęs, bo poznaję po opakowaniu. I pewnie się nie mylę. Tak, dokładnie, Colossal, oczywiście. Colossal Volume Express. Ejo. Colossal Volume Express. Jest to taka kultowa dosyć maskara, jeśli chodzi o Maybelline, ta żółta. No dobra,
okej, powiedzmy. Także pozwólcie, że ja podliczę ten zestaw i zobaczymy, jak to wygląda cenowo. Już wszystko wiem. Kalendarz wychodzi za podwójną swoją cenę, czyli kosztowało to 60 zł, mniej więcej w internetach, jak tam popatrzyłam, to zawartość jest warta 120, czyli ogólnie kalendarz się zwraca. Co jest dla mnie niekonieczne, to wolałabym albo kredkę, albo pomadkę i zamiast jednego z tych produktów dostać coś innego, wtedy zestaw byłby dużo bardziej różnorodny i dużo fajniejszy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o cenę, a jeżeli wy jesteście zainteresowani, jak te kosmetyki się sprawdzą, no to koniecznie zapraszam was do oglądania dalszej części tego odcinka. Cześć robaczki, widzimy się w dalszej części tego vloga, mamy już zupełnie inny dzień, a dzisiaj będę testować kosmetyki z tego kalendarza i żeby było tematycznie, to użyłam sobie Brow Ultra Slim kredki do brwi, bardzo fajna, precyzyjna kredka, jeśli chodzi o Maybelline. Natomiast, jeżeli chodzi teraz dalej, to będziemy teraz testować paletę. Jest to paleta w chłodnych odcieniach, nie przypadam za takimi, ja się w nich nie za dobrze czuję, no ale taką mamy, taką będziemy też testować. Także tak to moje robaczki wygląda. I teraz przechodzimy do korektora, bo ja będę pracować na korektorze. Jest to korektor właśnie z Ebel, który ostatnio bardzo często robi u mnie jako bazę pod cienie. Także nakładam sobie ten korektor, jak widzicie, prosto z opakowania w dosyć sporej ilości. I będę go rozblendowywać gąbeczką. U mnie Blended dzisiaj wleciało. No i ja klasycznie z wami zrobię sobie jedno oko, a konkretnie to. A potem resztę makijażu zrobię poza kamerą, bo tutaj na koniec zostaną nam tylko usta i przyjdę do was z podsumowaniem, czy ten zestaw się opłacał, czy też nie. Jeżeli chodzi o tą paletę, to nie ma tutaj chyba matowego beżu. Znaczy się, mamy tutaj coś takiego. W ogóle te odcienie są bardzo brudne i bardzo do siebie zbliżone. Nie do końca to moja bajka, jak mam być szczera. I użyję sobie może dużego puchacza. Ten pędzelek jest akurat z Niuki, z Biedronki. I tym dużym puchaczem nałożę sobie ten cień na całą powierzchnię pod moim łukiem brwiowym. Okej, widzę, że on jest taki... A, dobra, nada się. Obawiam się, że będzie tak mocno pigmentowany, że będzie się mocno rzucał w oczy, bo jednak ma taką bazę kolorystyczną, która wpada w takie szare tony. Dosyć mocno sobie tutaj przepudrowuję. Okej, dobra. Tak to na ten moment wygląda. Teraz sięgam sobie po taki... kurczę, nie wiem. Może ten pędzelek. To jest takie jajeczko podłużne z Jessup 228 i użyję sobie na początek tego bordowego odcienia, który jeśli chodzi o pigmentację, to jest taki, no, powiedzmy. I teraz tak, będę go wklepywać w zewnętrzny kącik dosyć mocno i przeciągać tutaj po załamaniu i w załamanie. Właściwie to wiecie, nad załamaniem i w załamanie. I już mamy zarys mniej więcej makijażu oka. Okej, z racji tego, że ta paleta jest dosyć ograniczona kolorystycznie, bo mamy trzy w ogóle zbliżone do siebie odcienie. Ten, ten i ten. One się za wiele od siebie nie różnią. Te dwa faktycznie są różne, no i ten przepiękny połyskujący. To zbudowałam sobie praktycznie cały makijaż oka właśnie na tym bordzie. I zaraz będziemy go tutaj sobie rozblendowywać ku górze innym odcieniem, bo właśnie bałam się tego, że nie będzie troszkę czym wzmocnić zewnętrznego kącika, bo do rozcierania tutaj mamy w czym wybierać. Użyję sobie tego odcienia. Będę rozcierać ku górze. Całkiem niezłą ma pigmentację ten cień, ale był nakładany jako pierwszy i zobaczcie, tutaj mamy mocne natężenie koloru, a tutaj on się nam troszkę rozjechał. A, dobra, trudno. Ogólnie rozciera się całkiem nieźle. Teraz takim zbitym pędzelkiem postaram się troszkę wklepać to właśnie bordo w ten zewnętrzny kącik, które nam tutaj uciekło i nie do końca chce współpracować. Większej pigmentacji to tu już nie będzie dzisiaj. No dobra, okej. Zrozumiałam, nie będę go na siłę dobudowywać, bo się odkleja i nic dobrego z tego nie wynika. Odetniemy sobie powiekę, jak nałożymy ten błysk, to myślę, będzie to wyglądać o niebo lepiej. Ścięty pędzelek z Hulu to jest P34 do Kat Krisu. I właśnie tym pędzelkiem będę sobie dzisiaj odcinać powiekę i użyję do tego korektora Smooth Bell Concealer, ten, który nakładałam jako bazę. I odetnę sobie całą powiekę. Teraz od razu wezmę puchacz, którym nakładałam ten ciemny fiolet i postaram się tutaj
troszkę przyszyć tą granicę od razu. Okej, i teraz dołożę sobie tego błysku, który jest przepiękny swoją drogą, bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że też będzie przepięknie wyglądał na powiece, bo to będzie jeden z mocniejszych aspektów tej palety. Oh no. Ale spróbuję palcem. W palecie on wygląda na takie szampańskie złoto, a na powiece on wychodzi tak dosyć miedzianie. Tak, no ciemno, co tutaj dużo mówić, dosyć ciemno. Ale tu wybaczcie, ale wewnętrzny kącik nałoży coś innego, bo bardzo zamknę sobie oko, jeżeli tu nie rozświetlę czymś. No na razie to jest bardzo średnio, nawet bym powiedziała, że bardziej niż przypuszczałam, że będzie i nie jestem zachwycona z tego, co się tutaj dzieje na ten moment. No ale okej. Teraz na dół powieki nałożę sobie ten zielony odcień. Pigmentacja tej butelkowej zieleni też nie jest najlepsza. No nie jestem zachwycona tym, co mi tutaj dzisiaj wyszło. Myślę, że zrobię sobie tutaj jeszcze kreskę z zielonym cieniem i połączę górę z dołem. Ale zrobię to już poza kamerą, wybaczcie. I wrócę do Was z podsumowaniem tego, co uważam o tej palecie. No i z tym, co uważam o tym tuszu, bo jeżeli chodzi o tusz, to on ma taką włóknistą szczoteczkę, ale chyba będę kleić rzęsy, więc też przetestuję i wrócę do Was z efektem końcowym i dam Wam znać. Tak wygląda mój skończony look. Jak możecie zobaczyć, wyszło dosyć mocno, dosyć jesiennie i tak konkretnie. I teraz jeśli chodzi o te kosmetyki, jeżeli chodzi o tusz, to dał taki niezbyt spektakularny efekt. On jest taki jak wszystkie inne tusze u mnie, czyli bez żadnego szału. Nie robił mnie wow, ale wiem, że to kolosale bardzo często się dziewczyną sprawdzały. Więc to zależy jak leży, u mnie to jest tak średnio, jak za tą cenę. Jeżeli chodzi o cienie, to we wnętrznych kącikach mam cień z Mio, nie liczę na to, że to jest cień z Maybelline. Tak wygląda w zbliżeniu moje oko, kreskę mam zrobione zielonym cieniem, całe oko mam wycieniowane brązem, na środek powieki mam to świecidełko, no i wewnętrzne kąciki musiałam sobie dołożyć Mio, bo było tak strasznie smutno. Jest ok, ale te cienie są dosyć suche, one też się wytrącają podczas blendowania, czyli one się nadają fajnie do wklepywania, ale przy rozcieraniu tracą swoją pigmentację i tworzy nam się taka kredowa chmurka. No tak to u mnie dzisiaj wygląda. Jeżeli chodzi o pomadkę, to kolor ma przepiękny. Ja użyłam tej pomadki w odcieniu Nocturnal Rose 10. To jest akurat wersja Powder Mask Ultra Matte. Ona, powiedziałabym, jest satynowa, a nie matowa. Do matu tutaj troszkę daleko. Natomiast zobaczmy test kubka. Jest to kubek z kawą z Maka i została na kubku, także z tym matem to bym nie szalała, ale wygląda ładnie. Ogólnie makijaż mi się podoba, ale czy jestem jakaś zachwycona tymi kosmetykami i uważam, że musicie je mieć? No średnio, jeżeli Wam się podobają, to one są ok, nie zrobicie sobie nimi krzywdy, nie będą to stracone pieniądze. Natomiast jeżeli macie trochę większą kolekcję, to raczej bym przymknęła oko na ten kalendarz i wzięła coś innego. Także tak, moi mili Państwo, dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także do zobaczyska i cześć!